Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Chwała niech będzie Bogu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W ten kolejny sobotni dzień dzisiejszy temat to jeden prawodawca i sędzia. I biorąc pod uwagę to, że dzisiaj mamy Dzień Patwenderska, dlatego my, czyli drużyna w Podkowie Leśnej Harcerska, postanowiliśmy, że poprowadzimy tę lekcję i może na początek przedstawimy się. Ja mam na imię Grzegorz, mam 26 lat, jestem na drugim roku tutaj, studiuję teologię na Wydziale Seminaryjnym i drużynie zajmuje się rozwojem duchowym. Prowadzę do tego, aby młode osoby poznały Pana Boga. Z mojej prawej strony mamy Dawida. Mam 21 lat i podobnie jak Grześ, studujemy razem na drugim roku w seminarium. Dołączyliśmy razem do drużyny tego roku w marcu. I w drużynie zajmuję się tym, że jestem instruktorem. Pomagam tym młodym umysłom nakierować się na Chrystusa. Czasem zastępuję Grzesia, gdy akurat nie może poprowadzić jakiegoś kazania czy rozważania. Mhm, dziękuję. Jestem Zuzia, mam 17 lat. Chodzę do liceum. W drużynie jestem od 5 lat i od tego roku jestem przybocznym. Ja mam na imię Paweł, mam 19 lat, studiuję pierwszy rok finanse w Warszawie i jestem przyboczny. Dziękuję ślicznie. Czas studium biblijnego to jest również czas, kiedy budujemy taką rodzinną atmosferę, kiedy się lepiej też poznajemy, więc może macie jakieś doświadczenia z minionego tygodnia? Coś, za co chcielibyście podziękować Bogu? Myślę, że każdy dzień, każde doświadczenie, jakie przeżywamy, jest godne, godne pochwalania Boga za to i tego, że każdego dnia możemy uczyć się zaufania do Niego. I, I tak naprawdę mamy wielki zaszczyt, że możemy go wielbić i spędzać z Nim te chwile. Oddać Mu wszystkie troski i nie przejmować się już tym. To jest, to jest świetne. Amen. Ja w tym tygodniu miałam okazję rozmawiać z moim kolegą na temat Boga i on zaczął się tym interesować, i mam nadzieję, że jeszcze bardziej. Będzie chciał go poznawać. Amen. Ja w tym tygodniu miałem dość trudny tydzień, ale dzięki Bogu go przeżyłem. Wczoraj też miałem dość trudnych kolokwium na moich studiach. Mam nadzieję, że mi dobrze poszło, więc, więc dzięki, dzięki Bogu przeżyłem ten tydzień. Amen. Ja również poznałem parę tygodni temu pewną osobę, z którą w ubiegły saba zaczęliśmy studiować lekcji biblijnej. Jestem za to Panu Bogu naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. I przed może studium biblijnym pomódlmy się. Zaprośmy Boga, aby razem z nami tutaj był. Do modlitwy poproszę Dawida. Wszechmocny dobry Boże, my Cię prosimy o Twoją obecność, o to, by Twój Duch Święty objawiał się tutaj, byś nam podpowiadał, co mamy Panie myśleć, byś kierował naszymi myślami, naszym słuchem, a także naszymi językami. Panie, by to wszystko było na Twoją chwałę, bo my sami siebie. Jesteśmy tak niedoskonali, tak wiele nam brakuje. Dlatego zapraszamy Cię tutaj, by Twoja wola i Panie Twój Duch Święty się tu objawiły. I niech to wszystko będzie na Twoją chwałę i w Twoim imieniu, Panie, i według Twojej woli. Prosimy Cię o to i zapraszamy Cię tutaj przez Najświętszym Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Otwórzmy teraz nasze Biblię i przeczytajmy może dwa teksty. Poproszę jedną osobę o przeczytanie tekstu w listu Jakuba, czwartego rozdziału, jedenastego wersetu. I drugą osobę o przeczytaniu tekstu z Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, siódmy tekst. Nie obmawiajcie jedni drugich bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Pan Jezus bardzo często powtarza, abyśmy nie osądzali, nie obmawiali. I tą samą naukę powtarza nam Jakub. Ale dlaczego? Dlaczego mamy nie osądzać innych ludzi, nie obawiać ich? Ja myślę, że to się wiąże ze wszystkimi plotkami, stereotypami, a także po prostu obgadywaniem innych. My często widzimy jakąś sytuację, jakąś osobę, nie wiem, może się jakoś ubrała, co nam nie pasuje, może zrobiła jakąś rzecz, która nas uraziła, ale my widzimy to... Z czysto naszego punktu widzenia, to jest tylko nasze subiektywne widzenie. A tak naprawdę, może być 10 albo i więcej innych motywów, dla których ona mogła zrobić. Także to jest dobre w ocenie, prawda? Ale nie powinniśmy brać tego jako 100%, bo to jest tylko jakieś ta, jakaś możliwa szansa. Mhm. I często możemy się naprawdę mylić i skrzywdzić przez to daną osobę, bo zakładaliśmy tak, a było inaczej. I nie znamy pobudek, nie znamy serca, tylko Chrystus na serce. Dziękuję ślicznie. Poza tym, kiedy osądzamy ko kogoś, wytykamy mu błędy, to też nie zauważamy swoich błędów, tak? nie zauważamy tego, że my może robimy dokładnie tak samo jak ta osoba, a jakby osądzając tą osobę nie widzimy swoich uczynków, postępowań. Tak. I właśnie kojarzy mi się tutaj nauka Jezusa Chrystusa, siódmego rozdziału Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus powiedział, że Ty widzisz dźwięk wokół brata twego, a belki, która jest w Twoim oku, nie widzisz. I czasami widzimy u naszego bliźniego coś naprawdę malutkiego, i to nas drażni, to nas denerwuje, a nie patrzymy na siebie, a czasami taka wielka bela wystaje z naszych oczu. Ja bym chciał tutaj przeczytać fragment z pierwszego listu. Pawa do Koryntian, czwartego rozdziału, czwartego i piątego wersetu. Mhm. Albowiem, do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, którym mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Chciałbyś skomentować jakoś ten tekst? Wydaje mi się, że to, co już powiedziałem, ma tu duże znaczenie. I Bóg mówi, żebyśmy nie sądzili przed czasem, bo tak naprawdę On tylko zna nasze serce, On wie, co jest ukryte w ciemności, i On to ujawni wszystkim. W odpowiednim czasie, gdy przyjdzie, i nie, powi nie powinniśmy pochopnie kogoś osądzać. Myślę, że stereotypy, są stereotypy czy osądzanie takie z góry pomaga nam często uniknąć jakiegoś niebezpieczeństwa potencjalnego, ale nigdy nie, po nie powinniśmy brać tego na 100%, prawda? Że tak jest na pewno. To nam pomaga, powiedzmy, dany stylu bioru, zresztą jest. Yy kobieta, która pracuje na ulicy, wiadomo, co robi, to mniej więcej wiemy, jak się tego typu ludzie ubierają i z góry możemy założyć jakiś plan działania, prawda? Co odpowiedzieć, jak do nas podejdzie, czy zapyta. Ale powinniśmy pamiętać, że, że czasem możemy się mylić. Mhm. Tak. Osądzając lub obmawiając, tak naprawdę mówimy to, co widzimy. Nie znamy serca, nie znamy umysłu danego człowieka, nie wiemy, przez jakie walki przychodzi ten człowiek, jaką on nie przeszłość, jaki bagaż on za sobą niesie. Przypomina mi się historia mojego kolegi, który jest alkoholikiem, skończył kurację, ale już nie pije i był bardzo zły na swoich rodziców za to, że no, w domu było ciężko. Jego rodzice pili, bili, brakowało mu miłości, brakowało mu naprawdę wielu, wielu spraw. I ta złość spowodowana tym, że on nie dostawał tego, co chciał. Gromadziła się w nim i narastała, i kiedy się nawrócił, zaczął o tym rozmyślać. I postanowił, że pójdzie do swoich rodziców i porozmawia o tym. I jak zaczął z nimi rozmawiać, to przekonał się, że jego rodzice mieli jeszcze gorzej niż on. Oni wyszli z jeszcze gorszych domów i zrozumiał wtedy, że jego rodzice nie mogli mu dać czegoś, czego nie mieli. Nie mogli mu dać miłości, której nikt inny wcześniej im nie dał. I wtedy zrozumiał, wtedy przestał ich oceniać, wtedy ich relacje się naprawdę polepszyły. I tak samo często jest z nami. Kiedyś słyszałem taki tekst, Wiedzieć wszystko to wszystko wybaczyć. Może nie do końca się z nim zgadzam, ale wielką prawdę on w sobie niesie. Wiedzieć wszystko, wiedzieć o danym człowieku, przez co on przychodzi, co ma w głowie, to wtedy jesteśmy łatwiejsi, skłonniejsi do tego, aby wybaczyć zawinienia. Ale zadam Wam kolejne pytanie. A jak myślicie, czy możemy osądzać samych siebie w tym, co uwa uważamy za dobre? W sumie wszystkie rzeczy, które robimy, uważamy je za dobre. Więc stwierdzenie, że możemy oc oceniać swoje uczynki, jest no, dość nieprawidłowe, ponieważ nasza ocena nie jest obiektywna. Nie, nie możemy powiedzieć, że coś jest takiego prawdziwego. Mhm. Nasze uczynki są Oceniane przez nas jako wszystkie, że są dobre. Dziękuję. Ja myślę, że dużą wagę powinniśmy zwrócić na to, by mieć pokorę w tym, gdy oceniamy jakieś rzeczy, które zrobiliśmy, czy pomyśleliśmy i postarać się postawić jakby na miejscu osoby trzeciej i ocenić, a także może nie porównywać się do innych, bo często mamy nawet taki przykład w Biblii, w Ewangelii. Łukasza w 18 rozdziale, od 10 do 14 wersetu jest historia, gdy modlił się faryzeusz, prawda? I co on wtedy tam mówił? Jak to ja poszczę. Możemy sobie przypomnieć ten werset, może go przeczytam. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 10 do 14 wersetu. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusi, oszuści, cudzołożnicy. Albo też jak oto ten celnik. Poszedł dwa razy w tygodniu, daje dziesięcinę z całego mojego dorobku, a celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Lecz bił się w pierś swoją mówiąc, Boże bądź miłości w mnie grzesznemu. Powiadam to, powiadam wam. Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaśnie, bo każdy kto siebie wywyższa będzie poniżony, a kto się poniża będzie wywyższony. Dziękuję. Popatrzcie, możemy odwrócić trochę tą sytuację. Jesteśmy na nabożeństwie, w garniturze czy ładnie ubrani. Modlimy się i dziękujemy. Panie Boże, dziękuję Ci za to poszcze, daję dziesięcinę, święcę Saba, czytam Biblię, modlę się i patrzymy za okno, a tam idzie jakiś człowiek i sobie myślimy: A, cieszę się, że nie jestem w świecie. I tak śpiewamy ku chwale Boże. I ten człowiek wchodzi do kaplicy, usłyszał muzykę czy kazanie. I bije się w serce i mówi, Panie Boże, jestem człowiek grzeszny. Wybacz mi. Tak inaczej to do nas przemawia. Chciałbym, żebyśmy jeszcze przeczytali z listu do Rzymian, 14 rozdział, werset 22. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. A czy wy kiedyś osądzaliście siebie, w tym, co sami uważaliście za dobre. Na przykład robiliście coś, co było dobre i myśleliście, o, ja to jestem ktoś, bo robię to i tamto. Kiedyś tak mi się zdarzyło też pomyśleć parę razy, ale w pewnym momencie um, doszłam do wniosku, że to Bóg mi dał talent, to Bóg mi dał dar, który ja wykorzystuję mhm. i powinnam Jemu dziękować za to, że mnie pobłogosławił, bo mogłabym na przykład nie mieć danego talentu i nie móc mm, służyć nim, więc wszystko co Bóg mi daje, powinnam za to dziękować i wtedy moje myślenie się zmieniło i mm, nawet jak ktoś do mnie podszedł i powiedział: co Jezusia, dobrze ci to wyszło", to starałam się zwracać uwagę na Boga, powiedzieć: no "To chwała Bogu, że ci się podobało", tak. Kiedyś y, też ciocia Monika w pewnym y, takim swoim kazaniu Powiedziała, że powinniśmy być jak takie przeźroczyste szkło, które wskazuje cały czas na Boga. Na Dziękuję. Co robimy. Ja myślę, że każdy z nas w swoim życiu ma taką chwilę, gdzie szatan go atakował, by ta osoba wprowadziła się w pychę zamiast w pokorę, bo to prowadziło przecież do upadku szatana i tak samo stara się można na te same chwyty nabrać nas. I myślę, że każdy jest w stanie sobie przypomnieć taką chwilę. Ale chciałem też powiedzieć o tym, że często mam taką tendencję do usprawiedliwiania siebie, gdy, nawet gdy wiemy, że to się nie jest dobre, prawda? Mm. Ja miałem taką sytuację, nie będę jej opisywać, ale usprawiedliwiałem siebie, mimo że wiedziałem, że postępuję źle, ale usprawiedliwiałem, że Bóg to przecież naprawi, że to jest Boża wola. I, i zaczynają się właśnie takie subiektywizmy z mojej strony i, i to jest bardzo złe myślenie. Warto wtedy zapytać kogoś o poradę i ja o to by zdrowo pomyślał za nas, bo często emocje biorą... Biorą górę nad naszym intelektem, czy też zdrowym rozsądkiem. Mhm. Może tak. Dziękuję. Ale popatrzcie, czasami na przykład jak dużo pracujemy dla Pana, na przykład cztery godziny dziennie, prawda, i możemy wpaść w takie myślenie, o, ja to już jestem ktoś, jak ja ewangelizuję. I będziemy się porównywać do osób, które być może mniej robią w zborze. I sobie pomyślimy, a tamten brat, on nie wyszedł z nami ostatnio na ewangelizację, on jest taki i taki, a ja poszedłem kolejny raz. Nie opuściłem. Ja to jestem gość. Albo popatrzcie, jak czasami są spory na temat żywienia, prawda? Jedni uważają, że powinniśmy wszyscy zachowywać taką bardziej radykalną dietę. I sobie myślą, że ci, co tak nie zachowują, że oni tak błądzą, prawda? Jeszcze czegoś im brakuje. Oni muszą pokutować i się nawrócić. I możemy tak łatwo wpaść w ocenianie drugiego człowieka. A co zrobić, jeśli naprawdę ktoś chce przeciwko nam? Jeśli na przykład ukradł nasze pieniądze, jeśli nas oszukał i mamy poważne tego konsekwencje, oczernił nas przed całym zborem, jak wtedy postępować? Żeby nie osądzić, ale też nie pozostać piernym. Myślę, że tutaj z pomocą przyjdzie nam Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, wersety 15 do 17. Przeczytajmy. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli byś cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, abyś na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Może zechciałbyś skomentować trochę ten tekst? O czym on tak mówi? Myślę, że przede wszystkim powinniśmy, gdy mamy jakiś problem, prawda, czy nie zgadzamy się z opinią danej osoby, czy z tym, co zrobił, powinniśmy postarać się stanąć w sytuacji tamtej osoby, podejść, tylko pierwsze co, myślę, że powinniśmy zapytać sami siebie, czy czujemy miłość do tej osoby i czy chcemy jej pomóc? Czy chcemy wytknąć kolejny błąd? Mhm. Tak powiedzieć na początku, prawda, źdźbło i belka. Możemy szukać źdźbła wszędzie, a sami Robimy przecież rzeczy może i gorsze, ale w każdym każdy razie grzech to grzech, za grzech jest śmierć. I myślę, że warto się modlić o tą sobę i naprawdę prosić Boga, by dał miłość i odpowiednie nastawienie, bo ludzie czują ducha, gdy ty przechodzisz w dobrym duchu, takiej pokory, pytasz się, bracie, co się stało? Nie osądzasz z góry mówiąc, jak ty mogłeś to zrobić? Czy to jest złe. Hmm? Tylko mówisz, bracie, dlaczego tak zrobiłeś? Co się stało? Może, może masz jakieś. Może nie wiem, zrobiłeś to z jakiegoś. Swojego powodu, może masz rację, po prostu mnie to uraziło. No, w ten sposób może przedstawić yy, daną sytuację i postara się postawić w, w sytuacji tamtej osoby. Dziękuję. To jest bardzo ważny tekst. Popatrzcie, kiedy ktoś grzeszy przeciwko nam, Pan Jezus powiedział, abyśmy poszli i porozmawiali z tym bratem. Jeśli czujemy jakoś urazę, abyśmy poszli i porozmawiali w cztery oczy z tym człowiekiem. A czasami jest wręcz odwrotnie. Kiedy ktoś nas skrzywdzi, zawinił, czujemy ból, to powiadamy wszystkim w koło, tylko nie idziemy do tego brata. Dzielimy się naszym bólem, jak ten brat mógł tak i tak zrobić, tylko nie idziemy właśnie do niego. A Pan Jezus zaleca nam pewien sposób postępowania. Idź do niego w cztery oczy, porozmawiaj. Jeśli to nie skutkuje, weź ze sobą jednego lub dwóch ludzi i wyjdźcie. A jak to nie skutkuje, to przedstaw sprawę zborowi. Niech zbór się tym zajmie. I w szóstym rozdziale pierwszego listu do Koryntian, w wersetach 1 i 6, może nie będziemy czytać, tam jest taka sprawa, kiedy Paweł zaleca wiernym w Koryncie, aby oni się sądzili nie przed niewiernymi, przed świeckimi sądami, ale aby na sędziów stawiali swoich braci, ludzi wierzących, i żeby to oni osądzali te sprawy. I dlatego, jak mamy naprawdę poważniejszy konflikt z Boże, czy nie warto na przykład ustanowić jakiegoś człowieka, który cieszy się autorytetem, jest uduchowiony, chodzi za Panem, aby on rozsądził ten spór? I on powiedział, co należy zrobić. Taką funkcję jak pełnili kapłani w Starym Testamencie, jako sędziowie. Chcielibyście coś dodać jeszcze do tego tematu? Ja bym chciał zwrócić uwagę, że na końcu jest napisane: Niech będzie za ciebie tak poganie i celnik. I popatrzmy, jaka była postawa Jezusa w stosunku do pogań celników. On starał się pokazać z ducha, okazać im miłość, prawda? Pokazać, o co chodzi w chrześcijaństwie i jaki naprawdę jest Bóg. Ale chciałbym jeszcze podzielić się fragmentem z 12 rozdziału Listu Pawła do Rzymian i dziesiąty werset. Miłość braterską jedni i drugich, miło przepraszam, miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Myślę, że to jest bardzo ważna postawa. Miłość i szacunek do drugiej osoby, bo wiedzmy, że za tą osobę, za tego brata czy siostrę także zmarł Chrystus i także go kocha czy ją. Dziękuję. Chciałbym, abyśmy przeczytali kolejne wersety w naszej lekcji. Z listu Jakuba, rozdział 4, werset 12 i z Ewangelii Jana, 5 rozdział, 22 werset. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. Widzimy tutaj, że to Bóg sądzi ludzi, i Bóg Ojciec przekazał sąd dla Jezusa Chrystusa. I mam pytanie: czy powinniśmy się bać takiego sędziego? Czy jest czego się bać? Jezus przychodząc na świat i umierając za nas na krzyżu tym aktem pokazuje jak bardzo nas kocha hmm. jak bardzo zależy mu na tym żebyśmy um, szli tą dobrą drogą żebyśmy znaleźli się z nim, z nim w niebie i myślę że to że jest sędzią to jest dla nas um, błogosławieństwem bo chyba nie chcielibyśmy żeby ktoś kto um, nas nie kocha kto um, nie, um, nie chcę, abyśmy jakby byli na tej dobrej drodze, żeby On nas osądzał. I powinniśmy się cieszyć z tego, że Bóg w swojej wielkiej miłości, w swojej wielkiej dobroci, wielkości chciał przyjść uni i uniżyć się tak bardzo, żebyśmy my byli zbawieni, żebyśmy my jakby byli we właściwy sposób osądzeni i usprawiedliwieni. Też. Dziękuję. O wiele łatwiej nam ludziom jest przyjąć krytykę od osoby, która zna się naprawdę na rzeczy. O wiele łatwiej przy, y, przygotowaniu zupy jest nam przyjąć krytykę od kucharza, y, który zarządza kuchnią w pięciogwiazdkowym hotelu, niż od ogrodnika. Nie twierdzę tutaj, że ogrodnik nie potrafi gotować, ale osoba, która naprawdę zna się na rzeczy, jest w stanie nam wytknąć błędy, i jest w stanie poprawić te błędy. Mm. Tak samo Chrystus przyszedł tutaj na Ziemię, żył tak jak my i także był wystawiony na wszystkie pokusy, które, które mogą nas dotykać. I on najlepiej wie, jak, jak te pokusy wyglądają i jak rozwiązać te błędy, które my robimy. Otóż to, Jezus Chrystus dokładnie też rozumie, przez jakie walki my przechodzimy, jakiś ciężar na swoich barkach nosimy, i Bóg pokazał w osobie Jezusa Chrystusa, że on naprawdę chce nas bawić. Że to nie jest dla niego taka opcja, co nie, ale on naprawdę zrobił wszystko, co tylko możliwe, aby nas bawić i nie mamy się czego bać. Jak Paweł w ósmym rozdziale listu do Rzymian mówi, że nic, ani śmierć, ani głód, ani tam jakieś zastępy duchowe nie są w stanie nas odłączyć od miłości, którą mamy w Jezusie Chrystusie. I chciałbym, abyśmy jeszcze jeden tekst przeczytali. Z listu do Hebrajczyków, czwarty rozdział, wersety 15 i 16. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć we słabościach ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Postąpmy tedy z ufną odwagą do trony łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Piękne jest to, że Chrystus jest. Naszym sędziom, i to jest nasz tato. To jest nasz tatuś i najlepszy przyjaciel. On tylko czeka, aż, aż wyznamy mu te grzechy, aż skruszymy nasze serca i powiem po prostu: Boże, ratuj mnie, ja, ja chcę ci zaufać, zmień moje serce, zmień moje nastawienie. Mhm. Czasami też y, skupiamy się za bardzo na swoich uczynkach, y, zamiast patrzeć na tego, y, który, w którym mamy zbawienie i który. Dał nam to zbawienie, tak? Tylko my musimy je przyjąć. I też myślę, że jeżeli będziemy patrzeć na Chrystusa jako mm -hmm. tego naszego Zbawiciela, to On nas będzie kształtował i On będzie jakby pomagał nam dobrze czynić, bo kiedy na przykład kochamy kogoś, kto chcemy dla tej osoby dobrze, tak? I, i automatycznie robimy dobre uczynki. Mhm. Przyniesiemy jej coś, pomożemy w czymś. Tak samo jest z Chrystusem. Jeżeli będziemy cały czas na Niego patrzeć, jeżeli będziemy Go kochać i rozwijać tą miłość do Niego i mieć z Nim bliski kontakt, to nasze uczynki to, co będziemy robić też dla bliźnich będzie dobre. To, co, to, co Bóg chciałby, żebyśmy robili, tak? Zuzia, ja poprosimy Cię o przeczytanie z listu do Hebrajczyków, 12 rozdziału, drugi werset. Patrząc na Jezusa, sprawcy i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańby, i usiadł na prawicy Tronu Bożego. Żebyśmy zawsze patrzyli na Jezusa Chrystusa, na to, co on uczynił, i stąd czerpali tak naprawdę pewność zbawienia. Przejdziemy trochę dalej. Kolejne wersety z listu Jakuba. czwarty rozdział, wersety 13 i 15. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze, parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Chciałbym, abyśmy omówili te trzy wersety. Może zacznijmy od wersetu 13. Na co nam tutaj chce zwrócić uwagę, Jakub? Myślę, że Jakub chce tutaj zwrócić uwagę na to, że niektórzy ludzie zaczęli zwracać bardziej uwagę na pieniądze i na dobra doczesne niż na Chrystusa. Powinniśmy cały czas patrzeć na Chrystusa, prawda? I i powinni ludzie sobie zdawać sprawę, że to co z tego, że mamy jakiś ładny dom, czy mamy brzydki dom, czy mamy super auto naprawdę, czy nowe salonu, czy używanego, yy, używany stary samochód, piętnastoletni czy dwudziestoletni. Przecież to i tak wszystko spłonie. I liczy się to, jakie, ma, jakie mamy relacje z Chrystusem, jak, jaki mamy charakter, jaką mamy duchowość i psychikę, niż to, jaką mamy fizyczność prawda, i te dobra doczesne. A przecież Bóg i tak zaopiekuje się o nas. To może zapytam trochę inaczej. Widzimy tutaj chrześcijan, bo Jakub kieruje te słowa do chrześcijan, którzy zaczynają pomnażać swoje pieniądze. Pracować, aby mieć więcej. Czy to jest coś złego? Czy pieniądze są złe? Nie, bogactwo nie jest czymś złym. Nawet w Biblii mamy wiele przykładów, ponieważ starożytni królowie byli naprawdę bogaci, a pomimo to. W, yy... Pomimo, pomimo to byli w stanie być przy Bogu. No, na przykład tutaj, dajmy, Dawida. Był bogatym naprawdę królem i naprawdę przez większość, jego, przez większość jego dni był wierny Bogu. To jak to jest z tymi pieniędzmi? Dlaczego tutaj jest taka lekka, nawet nagana, że oni tak robią? Myślę, że kiedy na przykład um, są osoby bogatsze i są też osoby, które mają mniej tego bogactwa, ale myślę, że warto też patrzeć na to z tej strony, żeby coś dać komuś. Mam tyle, więc mogę się z kimś podzielić. Dać komuś coś, czego potrzebuje, bo powinniśmy zawsze pamiętać, że to od Boga dostajemy, to nie jest nasze. My jesteśmy w posiadaniu tego i powinniśmy we właściwy sposób tym zarządzać. Czasami dzieje się tak, jak przed chwilą mówiliśmy, abyśmy patrzyli na Jezusa Chrystusa. A chrześcijanie w pewnym momencie mogą patrzeć na inne rzeczy. Na przykład na dobra materialne. Pan Jezus w szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza powiedział nie troście się o to, co będziecie jedli, w co się ubierzecie, prawda? Nie troście się o to. O to, to, o to się troszczą poganie. Ale wy, was rok niecie skierowany na inne rzeczy. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane, wszystko inne otrzym otrzymacie, tylko szukajcie Boga, tak? Myślę, że tu bardzo ważny jest werset, byśmy zwrócili oczy na Chrystusa, a wszystko inne będzie nam dodane, byśmy najpierw szukali Królestwa Bożego. I chciałem tu swój przykład podać. Od 15 roku życia bardzo marzyłem o motocyklu, a szczególnie spodobał mi się taki jeden model. I przez kolejne lata. Myślałem o tym, prawda? Zbierałem pieniądze na pierwszy strój, na kask, na buty, ale wiedziałem, że cały czas to pochłania moje myśli. Ja potrafiłem siedzieć na internecie i słuchać dźwięku tłumików przez cały dzień, bo to sprawiało mi radość. To pochłaniało mój umysł. I zauważyłem, że dopiero gdy przestało mi zależeć, gdy powiedziałem: Boże, jeśli taka jest Twoja wola, daj mi teraz, jeśli nie za 10 lat, jeśli nie, to wcale, ty wiesz lepiej. Zaufanie do Boga, to wtedy Bóg dał mi. Fundusze na motocykl i co jest najlepsze, dał mi ten motocykl, o którym marzyłem od 15 roku życia. Fajnie, amen. W pierwszym liście Pawła do Tymoteusza, w szóstym rozdziale, werset 6 do 10: I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym, albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Hmm. Dzisiaj rano czytam taką myśl, że bogactwo często znieczula nas na potrzeby bliźnich, i kiedy mamy czegoś za dużo, to zaczynamy za bardzo skupiać się na tym i za dużo też uwagi swojej poświęcać. Tak jak tutaj Dawid wspomniał wcześniej w swoim przykładzie, tak? że bardzo się skupił na tym, co chciał, i myślę, że tak jest też w życiu każdego z nas czasami, że. Tak, jak tutaj w tym wersecie, że nie poprzestajemy tylko na wyżywieniu i na tym, co potrzebujemy, tylko chcemy jeszcze więcej, jeszcze więcej, i zatracamy jakby tego, które nam daje. Już nie patrzymy na niego, tylko skupiamy się na tym, co mamy z dobru materialnych. Dzięki. Chciałbym jeszcze podsumować to, o czym mówiliśmy przed chwilą, że tak naprawdę wszystko spłonie. Nie zabierzemy tam do, do nieba, jak przyjdzie Jezus Chrystus ani naszej sukienki dobrej, ani naszego pierścionka, ani naszego wspaniałego samochodu czy mieszkania. Ale co tak naprawdę możemy zabrać? Możemy zabrać naszą żonę, naszego sąsiada, naszych przyjaciół, których kochamy, i ludzi, których spotykamy na ulicy, jeśli będziemy im świadczyć o Jezusie Chrystusie. I Pan Jezus chce, abyśmy byli bogatymi, ale nie w dobra tego świata ale w bogactwo duchowe. Abyśmy zbierali te skarby, które nie niszczeją, którego złodziej nie może ukraść, które są w Królestwie Bożym. Ale Jakub tutaj napisał w czternastym wersecie, że jesteśmy jak para. Nasze życie jest jak para. Ukazuje się na chwilę i znika. Dlaczego on tak napisał? Co myślicie na ten temat? Czy tak rzeczywiście jest? Każdy oddech jest darem. I... Nawet kiedy na przykład pójdziemy na cementarz. Jedni umarli w wieku 16 lat, niektórzy nawet nie narodzili się, inni zmarli w wieku 60 lat. I wtedy dopiero możemy sobie uświadomić, że mnie na przykład mogło już nie być 15 lat temu, 12, a mogę też jeszcze żyć przez 60 lat. I to wszystko jakby zależy też, myślę, od Boga, tak? I od naszych decyzji, które podejmujemy, dlatego powinniśmy Bogu dziękować naprawdę za każdy dzień, za każdą chwilę, którą możemy przeżyć. Ja myślę, czy może troszeczkę rozwiną tę myśl. Dziękować Bogu za każdą chwilę, gdy możemy spędzić się z Nim, gdy możemy wzrastać w Chrystusie. Bo tak naprawdę to, jak pisze Paweł, w liście do Filipian. I podaje taką myśl, że on może umrzeć choćby zaraz. Tak parafrazuję troszeczkę. On może umrzeć choćby zaraz. Dla niego to nawet lepiej. Ale zostanie tutaj dla tych ludzi. Po prostu jeśli Bóg ma dla ciebie jakąś misję do zrobienia, jeśli przez twoje świadectwo może się ktoś nawrócić i możecie później razem wrócić do domu, tego domu, który ma dla nas Chrystus, to, to jest to wielkie błogosławieństwo. I w zasadzie nie powinniśmy się bać żadnych przykryć doświadczeń, bo to się objawia zaufanie. Przecież Bogu najbardziej zależy na tym, by nasza psychika i nasza duchowość była zdrowa i chce nas właśnie zaopatrzyć w ten charakter porządny i musi nas często w ogniu, często w nieprzyjemnych doświadczeniach kształtować, ale to wzmacnia nasz charakter i zaufanie do Niego. Mhm. Tak, ale spójrzcie, że życie naprawdę szybko mija. Ja rozmawiałem ze starszymi osobami, które skończyły już 80 lat, 70. I pytałem, jakie jest to życie? Jak wam minęło? I wszyscy odpowiadali bardzo szybko, praktycznie jak jeden dzień. I ja mam 26 lat. Jak sobie myślę o moim życiu, to wydaje mi się, że wczoraj to ja 18 lat kończyłem. Przedwczoraj to ja do przedszkola chodziłem. Tak szybko to mija. I jeszcze odnieśmy się do 15 wersetu. Boże, przeczytajmy. List do Jakuba, czwarty rozdział. List Jakuba, czwarty rozdział. Piętnasty werset. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lubowo. Mhm. Jak szukacie woli Bożej? Tutaj nam Jakub mówi, jeśli Pan zechce, prawda? Czyli Pan musi zechcieć, ale skąd my możemy wiedzieć, czego Pan chce? Myślę, że przede wszystkim ważne jest to, by czytać Pismo Święte, które mamy jako ten drogowskaz. Tam jest objawione naprawdę wiele z woli Bożej, ale trzeba pamiętać także, że każdy jest indywidualnym istnieniem i każdy ma inny charakter, i Bóg ma dla każdego inną drogę. Także warto trwać w postach, w modlitwach, rozmawiać z Panem, szukać Jego woli, prosić o jakieś doświadczenia, które nam pokażą. Często Bóg się wysługuje ustami innych, by pokazać nam, co on ma dla nas. Wskazuje nam na jakieś rzeczy. Może to mama, mamę, mama powie nam jakiś tekst, który będzie po prostu od Ducha Świętego? Czy też dostaniemy ewidentne jakieś znaki, które do nas, które do nas dotrą? Ale musimy my też szukać tego które My musimy wykazać inicjatywę, że chcemy szukać woli Bożej. Jak, jak wy szukacie woli Bożej? Na pewno szukacie. Na pewno macie pytania do Boga. Jakie zadajecie? Jak wam Bóg odpowiada? Tak jak tutaj wspomniał Dawid, można kontaktować się z Bogiem przez Biblię, przez modlitwę połączoną z postem, ale także czasami, czasami inni ludzie mogą nam tak przynieść, tą, przynieść te, to, to Słowo Boże. Przykładem tutaj są prorocy w Starym Testamencie, którzy przynosili królom, władcom Słowo od Boga. Tak, czasami nasz rodzic może być takim prorokiem, który przyjdzie i powie nam konkretnie, to, co, co by powiedział Bóg, albo ktoś z naszych bliskich, powie, słuchaj, ja coś mnie dręczy, prawda? Myślę, że powinieneś to i to zrobić. Czasami Bóg wkłada swoje słowa, swoje myśli w usta innych osób. A czasami Bóg nam w sposób bardzo duchowy odpowiada. Nie będziemy może czytać, bo już nie mamy za dużo czasu, ale w 13 rozdziale dziejów apostolskich w wersecie 1 i trzecim jest historia, kiedy apostołowie zebrali się na modlitwę. Aby tak naprawdę pytać Boga, co mają dalej robić. I kiedy pościli i modlili, Duch Święty przemówił do nich, że oni mają im oddzielić Pawła i Barnabę do misji, do której ich przeznaczył Bóg. Czyli pytali Boga i czekali na odpowiedź. I Bóg im odpowiedział. A czasami możemy odwrócić to trochę i przychodzimy na jakieś spotkanie i sobie. Myślimy, dobra, to co możemy dla Boga zrobić? I padają pomysły, bardzo dobre pomysły, bardzo logiczne pomysły. I potem mówimy, robimy to dla Boga. Tak naprawdę podpisujemy się. To zrobiliśmy dla Boga. A być może to nie jest Boża wola. Dlatego warto jest, aby szukać Bożej woli w naszym życiu. I przejdźmy może jeszcze do wersetów 16 i 17 z czwartego rozdziału listu Jakuba. Może ktoś przeczyta. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Tutaj widzimy, że to jest napisane w kontekście tego trzynastego wersetu, kiedy ludzie mówią: Dzisiaj pójdziemy do miasta, rok tam zostaniemy, będziemy kupczyć, zarabiać pieniądze. Dlaczego tutaj Jakub to nazywa jako pycha? Jako coś złego. Takie mocne słowa padają. Ja bym tu zwrócił uwagę na werset 17. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu? I spójrzmy na to w kontekście wcześniejszego wersetu, gdzie jechali do miasta, by zrobić pieniądze. A mogli, mogli przez ten czas zrobić tyle dobrego, a nie skupili się na pieniądzach. I przypomniały mi się trzy sny, które miałem i przez które Bóg mi przymówił, opowiem jeden. Ja jeszcze półtora roku temu miałem tragiczny kontakt z tatą. Ja mówiłem otwarcie, że go nienawidzę. Mieliśmy złe relacje, ja przypominałem sobie cały czas, czym on mi zawinił, prawda, napędzałem to, ale w końcu prosiłem Boga, by on to zmienił, bo ja nie chcę takich relacji. Ja pragnę miłości, ja pragnę jego woli i chcę, żeby, żeby on to naprawił. I tego samego dnia, tej samej nocy dostałem taki sen, który pokazał mi, pokazał mi naprawdę w, w kwestii oceniania, jak ja się myliłem, jak tato po prostu chciał dobrze, jak się starał, ale po, po prostu miał z czymś problem. Nie mamy czasu, bym opowiedział ten sen, ale, ale poruszył mną do takiej głębi, że popokałem się, zadzwoniłem do Taty i powiedziałem mu, że go kocham, że mu wybaczam za wszystko. Powiedziałem mu ten sen że od tamtej pory nasze relacje zmieniły się o 180 stopni. Ale to w kontekście osądu. Ja się postawiłem w sytuację, ja zrozumiałem po prostu postawę Taty, ale poprosiłem o to Boga i szukanie i szukanie woli Boże jest tak ważne, zamiast skupiać się na jakichś rzeczach, prawda? Możemy się skupić w tym, w tym samym czasie na. Na zarabianiu pieniędzy, ale ja chciałem znaleźć wolę Bożą, bo czułem się z tym źle, czułem się źle z tym, że mam złe relacje z tatą. Mhm. Tutaj możemy jeszcze powiedzieć o tym, że czasami traktujemy Boga jako dodatek do naszego życia. Idziemy, zarabiamy pieniądze, jest nam dobrze, mamy plan na życie i myślimy, że nam się uda. I Bóg nam nie jest potrzebny, bo my mamy plan. I kiedy życie zaczyna nam się walić, wtedy wołamy do Boga: Boże, ratuj. I kiedy potem znowu wszystko jest w porządku, to znowu Boga odstawiamy taki dodatek. Jesteś potrzebny, wołamy, nie jesteś potrzebny, sami sobie radzimy. I to też jest pycha, bo tak naprawdę życie powinno polegać na tym, że żyjemy z Bogiem każdego dnia, kiedy jest dobrze i kiedy jest źle. Szukamy tej Bożej obecności, a nie mamy plan i wiemy, że nam się uda. Bo tak często nie jest. Dziękuję wam wszystkim za aktywny udział w tym studium biblijnym i zakończmy nasze studium modlitwą. Do modlitwy poproszę Pawła. Drogi Boże, dziękujemy Ci za to studium, które tutaj było, że mogliśmy rozmawiać na tematy, które może były potrzebne. Chroń nas, opiekuj się nami, błogosław nam w całym tym tygodniu i dzisiejszego dnia. W naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen, amen. Drodzy widzowie, dziękujemy Wam za to, że byliście na tym studium razem z nami i chcielibyśmy zaprosić Was na kolejne studium biblijne, które odbędzie się za tydzień. Pod tytułem Płaczcie i Narzekajcie.